się w kaplicy naszych czterech błogosławionych męczenników. Zostali oni wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II 13 czerwca w czasie jego pielgrzymki do Polski. Mamy tu ojca Mzyka u góry, po tej stronie ojca Likudę Alexego, ojca Stanisława Kubistę i brata Grzegorza Frąckowiaka. Każdy na innym miejscu zginął. Ojciec Mzyk w VII Forcie w Poznaniu, ojciec Kubista w Sachsenhausen, to jest koło Oranienburga, niedaleko Berlina, ojciec Likuda 8 grudnia 1942 roku w Dachau. W okrutny sposób został po prostu zamordowany. A brat Frąckowiak zginął z tego tytułu, że kolportował ulotki pod tytułem Dla Ciebie Polska. Na skutek tego został skazany na ścięcie, na śmierć i został ścięty w Dreźnie. Jeszcze taki element w tej kaplicy tu się znajduje, mianowicie urna, do której pozbierano z wszystkich tych miejsc męczeństwa prochy, popioły, ziemię, względnie spod gilotyny czy z bloku ojca Ligudy, drobne kamuszki, drobne kamienie, bo innych relikwii nie było. A relikwie takie pośrednie to z szat. Mamy brata Grzegorza, ewentualnie z modlitewnika ojca Alojzego lub Ligudy. Przeszukując materiały, rozmawiając z jego rodziną, powoli odkrywałem niezwykłą postać błogosławionego ojca Alojzego, który, można powiedzieć, dał się na nowo odkryć po dziesiątkach lat niebytu. Wydawałoby się, taka refleksja może historyczna, ale wydawało się oprawcom, że popielając go, na zawsze zatarli po nim ślad. Okazuje się, że po tylu latach jeszcze bardziej jego postać wyraźnie przemawia jak za jego życia, bo wyniesiony na ołtarze stał się kimś wyjątkowym. I tutaj właśnie w Winowie wiele osób prosiło też o to, by odprawiać mszę świętą przez jego stawiennictwo, powierzając intencji swoich rodzin, dzieci, młodzieży. Zdarzało się, że i przyjeżdżali z daleka na grób błogosławionego ojca Alojzego prosić o szczególne stawiennictwo, by zechciał objąć opieką taką czy inną osobę, czy pomóc w rozwiązaniu takich spraw, które po ludzku były nierozwiązywalne. To jest, można powiedzieć, specjalizacja ojca Alojzego Ligudy, że wierzę w to głęboko i tego też to odczuwałem, tego doświadczałem w mojej codzienności, że jest obecny, że nie opuszcza tych, którzy wołają do niego o pomoc. Taką właśnie konkretnie księgą, nazwaliśmy ją Złotą Księgą błogosławionego ojca Alojzego, księgą próśb i podziękowań, jest właśnie tym świadectwem wołania o jego pomoc. I wpisuję się tutaj w tej księdze i dzieci, i wpisują się do tej księgi i młodzież, i dorośli, i ludzie przybyli z zagranicy, prosząc o jego stawiennictwo, prosząc o to, by był obecny w ich życiu. Tu się wiele spraw ciągle załatwia przez niego. No niestety on tam nie ma dużego spokoju. Mama to co chwilę się odwołuje do niego. No ja równorzędnie raz do niego, ale też do Jana Pawła II. Ja to tam nie zostawiam
po tamtej stronie i w spokoju. Że u nas się załatwia wszystko poprzez wstawiennictwo. Każda msza prawie, że to jest za wstawiennictwem. No i liczymy na to, że on nad nami wszystkimi tu czuwa. Taki łącznik między niebem i ziemią. I może też taki, bo niestety część rodziny religii nie tak traktuje, jak powinien traktować. I to jest bardzo bolesne. I to jest moja wielka nadzieja. I o to się też modli, że się to zmieni. Szczególnie ta część rodziny, i to jest znaczna część, która na zachodzie mieszka, nie tylko w Niemczech. Jak już mówiłem, i we Francji, i w Szwajcarii. I to myślę, że to tam duże zadanie dla Ojca Luizego w niebie, żeby się to zmieniło. Ja tylko się cieszę, że mam orędownika w niebie i modlę się codziennie. Właśnie, żeby modlić się za nas, rodzina, jaka ona jest, taka jest. I prosimy, żeby się wstawił za nas.